Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o słuchawkach. Wielu z nas szukając słuchawek spojrzy w stronę AirPodsów, FreeBudsów czy jakiegoś innego znanego modelu, a ja mam dla was inną propozycję i kto wie, czy nie ciekawszą. Mi Audio, czy mówi wam to coś? Mi z angielskiego jest to skrót, który mniej więcej można by przetłumaczyć jako muzyczna przyjemność dla wszystkich. Pięknie brzmi. W tym filmie przetestuję ich słuchawki. Model X20 ANC. I sprawdzę, czy rzeczywiście będzie to dla mnie muzyczna przyjemność. Firma Mi Audio dostarcza nam produkty audio od ponad 15 lat. Grono jej odbiorców z roku na rok jest coraz większe. Dla Kowalskiego może to nie jest znana marka, bo nie jest dostępna w zwykłych elektromarketach, a raczej w wyspecjalizowanych salonach audio. Stąd też mniejsza popularność tej firmy. Jednak dzięki sklepowi rms.pl miałem możliwość przetestować te słuchawki i wyrobić sobie własne zdanie na ich temat. Słuchawki przychodzą w takim zwykłym pudełku, bez zbytniej ekstrawagancji. Na początek nie robi w sumie nic większego wrażenia. W opakowaniu wraz ze słuchawkami otrzymujemy etui ładujące z wbudowanym akumulatorem, wykonane z czarnego, macowego tworzywa, kabel do ładowania USB typu C oraz silikonowe gumki w trzech rozmiarach. Same słuchawki wykonane z tworzywa sztucznego. Biorąc do ręki zarówno etui, jak i same słuchawki, nie mamy poczucia, jakbyśmy korzystali z czegoś wyjątkowego, czy z czegoś premium. To raczej od tak zwykłe plastikowe słuchaweczki, nie rzucające się za bardzo w oczy. Z drugiej strony, ta prostota i minimalizm dla jednych może być wadą, a dla innych zaletą. Po wyciągnięciu słuchawek z etui i włożeniu ich do uszu następuje moment, magiczny moment, chciałoby się powiedzieć. Żartuję, no może aż tak magiczny to nie jest, ale trzeba przyznać, że słuchawki są mega wygodne. Nic nie uwiera, nic nie przeszkadza, słuchałem muzyki, obejrzałem film, korzystałem ponad 2,5 godziny bez przerwy. I moje uszy się przy nich w ogóle nie męczyły, co jest naprawdę dużym plusem. Bo choćbyśmy mieli najlepsze i najdroższe słuchawki na świecie, to i tak nie będziemy z nich za wiele korzystać, jeśli będą nas uwierać i będą nas boleć uszy. Także komfort korzystania ze słuchawek jest bardzo ważny. X20 idealnie wpasowują się w małżowinę, dobrze się trzymają, nie wystają za bardzo i nie wypadają z uszu. Biegałem, ćwiczyłem, jeździłem na rolkach i przysięgam, że słuchawki ani razu nie wypadły mi z uszu. Na dowód tego mogę wam pokazać mój profesjonalny test. Ważą zaledwie 8 gram, a ich bateria ma pojemność 110 mAh, co wystarcza na około 5 godzin działania. Etui za to ma pojemność 500 mAh, więc za jego pomocą naładujemy słuchawki 4-krotnie. Łącznie zatem bez ładowarki jesteśmy w stanie osiągnąć około 25 godzin słuchania muzyki. Słuchawki ładują się do pełna w niecałe 1,5 godziny. Słuchawki są wyposażone w Bluetooth 5.0. Po wyjęciu słuchawek z etui następuje ich automatyczne włączenie i gotowość do parowania. Żeby słuchawki wyłączyć, wystarczy je odłożyć do etui. Ewentualnie możemy przytrzymać panel dotykowy na słuchawkach przez około 10 sekund. Wtedy głos w słuchawce zasygnalizuje, że nastąpiło wyłączenie. Za pomocą wspomnianego panelu dotykowego możemy również sterować muzyką, co jest proste i intuicyjne. I tak odpowiednio jedno dotknięcie to play, pauza, przytrzymanie panelu przez 2 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie aktywnej redukcji szumów, dwukrotne dotknięcie wywołuje funkcję asystenta głosowego, trzykrotne tapnięcie prawej słuchawki to przełączenie do następnego utworu, zaś trzykrotne tapnięcie lewej słuchawki to powrót do poprzedniego kawałka. Możemy też odbierać i odrzucać rozmowy telefoniczne jednym lub dwoma kliknięciami. No i teraz przyszedł czas na najważniejszy moment, czyli brzmienie. Jak bym miał je opisać? W skrócie mówiąc, te słuchawki grają rewelacyjnie. Naprawdę muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie bardzo mnie zmyliło. Taki zwykły, niepozorny wygląd, niczym się w sumie nie wyróżniały te słuchawki na starcie. Do tego założyłem średniej wielkości tipsy i byłem rozczarowany. Grało to płasko, bez basu, bez wyrazu, wszystkie pasma wycofane. I już zacierałem ręce, mówię, ale zjadę mi audio za te słuchawki. Ale ja bym gafę wtedy strzelił. Mea culpa. Mi Audio, przepraszam. Problem nie leżał w słuchawkach, tylko wybrałem nieodpowiedniej wielkości tipsy.
Po założeniu większych gumek dźwięk totalnie się zmienił. Wszystkiego jest więcej, mocniej, gęściej. Dźwięk płynący z X20 należy do tych ciemniejszych. Jest ciepło, melodyjnie i przyjemnie dla ucha. 10mm dynamiczny przetwornik robi robotę. Mamy mocny, obfity, ciepły bas. Nie jest on może taki wylewający się, ale też nie jest krótki. Uderza i kończy się wtedy, kiedy trzeba. Średnica dosyć naturalna, wokale są przejrzyste, wysokie tony czyste, ale lekko wycofane. Nie kłują w uszy i nie drażnią. Oczywiście warto pamiętać, że nie są to słuchawki studyjne. Są to słuchawki True Wireless, których przeznaczeniem jest umilić nam czas na spacerze, podczas biegania czy uprawiania innych sportów. A do takich rzeczy Mi Audio nadają się idealnie. Duża muzykalność w połączeniu ze świetną wygodą sprawia, że możemy ich używać godzinami. Nie możemy również zapominać o funkcji ANC, która w bardzo fajny sposób wycisza dźwięki otoczenia. Efekt może nie jest spektakularny, może pod tym względem nie są to najlepsze słuchawki na rynku, ale jest naprawdę dobrze. Podczas biegania w wietrzny dzień sprawdziły się wyśmienicie. Bardzo fajnie odcinały szum wiatru. Jeśli chodzi o wodoodporność, jest na poziomie IPX4. Oznacza to, że słuchawki mają całkowitą ochronę przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z natężeniem do 10 litrów na minutę. Dlatego pot podczas ćwiczeń czy lekka mrzawka nie powinny robić na nich wrażenia. Druga słuchaweczka jest włożona w etui. Etui zamknięte, schowane. Jedna słuchaweczka działa i ona wystarczy w zupełności. Znaczy w zupełności. I możemy używać to, jak jesteśmy kurierem na przykład. Jedną słuchaweczkę możemy mieć w uchu. Spoko. Podsumowując, słuchawki Mi Audio totalnie mnie zaskoczyły. Nie spodziewałem się, że X20 zagrają tak dobrze. Ciepłe granie z mocnym basem. To lubię. Nie dość, że dobrze grają, to jeszcze są wygodne i bezproblemowe w użytkowaniu. Nie ma może fajerwerków w wyglądzie, ale to naprawdę solidne słuchawki, które odwdzięczą się pięknym dźwiękiem. Słuchawki oczywiście możecie kupić w sklepie rms.pl, link do nich umieszczam w opisie pod filmem. Jeśli szukacie dobrych słuchawek bezprzewodowych, to naprawdę warto się im przyjrzeć. I cóż mogę więcej powiedzieć? Mi Audio. Muszę przyznać, że przez 2 tygodnie testów była to dla mnie naprawdę muzyczna przyjemność. To tyle na dzisiaj. Dzięki za poświęcony czas, dzięki, że byliście. Życzę miłego dnia, wieczoru, czy kiedy to oglądacie. I do następnego.